Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Nie nagrywałem już 11 dni, bo musiałem porobić. Tarlak jest zalany już. Na następnym filmiku Państwu pokażę. I będę robił jeszcze jedno akwarium. Już kilka rzeczy mam przygotowanych. Także też Państwu pokażę, co to zrobię. Co to zrobię? Postaram się to zrobić, żeby to miało jakiś wygląd. Tutaj widzicie Rio Nanai i Managapuru. Managapuru ładnie się mi zaczyna wybarwiać. No i cóż tutaj w tym akwarium zrobiłem? Słuchajcie, ten akwarium poziomowałem z wodą, tak jak stoi, bo jeden bok mi siadł. Mam na nóżkach regulowanych i po prostu kluczem podkręciłem, dlatego że nie może być przechylone, bo ucisk wody później idzie na jedną, zaraz Wam pokażę, i może rozszczelnić akwarium. Ale to nie o tym. Co tutaj zrobiłem? Kilka roślin stąd wyleciało. Tutaj mam żabienicę i dwie żabienice mam od pewnego akwarysty tu z Gliwic, a dwie żabienice kupiłem w sklepie zoologicznym, no i zaczęły mi chorować. Zaraz pokażę, ale ja nie wyjmuję roślinek, niech rosną, muszą, jak to się mówi, się przyzwyczaić do, tak samo do tej wody, co mam. No i musi się system korzeniowy rozrosnąć, a co umrze, to umrze, a co będzie rosło, to zaraz Państwu pokażę, bo mi wypuszczają młode listki. A co w tym akwarium zrobiłem? To już Państwu pokazuję. No i tutaj się odniosę do jednego akwarysty, bo co chodzi o stare metody, to ma rację. Ale to za chwileczkę. Tu Państwu pokazuję, co zrobiłem. Pomaleńku. O widza trzeba dbać. Jak widzicie, włożyłem do tego akwarium korzeń. Ten korzeń, co kiedyś pokazywałem, i widzicie na filmiku, że korzeń jest włożony do góry nogami, a dlatego zdecydowałem go tak włożyć, ponieważ super mają kryjówki ryby, oczywiście też skalary. Lubią być, wpływać pod ten korzeń. Tak on tutaj wygląda, właśnie on miał być na odwrót postawiony. Tam dałem anubiasy, nana, kilka miałem takich anubiasików, no i te anubiasiki sobie rosną. Tu jedno światło zgasiłem, teraz się świeci plant na rośliny i zaraz Państwu pokażę z daleka i z bliska, jak to wszystko wygląda. Między tutaj, jak widzicie, oto te odnogi korzenia, umieściłem pod nim anubiasy tak samo, dlatego że rybki lubią się tam chować, zbrojniki czy kiryski czy inne rybki. Także tutaj pokażę Państwu jeszcze lotosa. Pięknie mi rośnie ten lotos. Mój błąd był taki, że jak tego korzenia tutaj do tego akwarium dawałem, to przesadziłem z jednego miejsca na drugie lotosa tygrysiego. No i kilka liści mi odleciało, ale nowiutkie już wypuszcza. I
pomaleńku zaczyna rosnąć. Oczywiście dałem pałeczki nawozowe i kulki torfowo-gliniane. I Państwu pokazuję już jeszcze jednego lotosa zielonego. Tak on wygląda. Pomaleńku sobie rośnie. A to jest właśnie ta żabienica ze sklepu. Ale ona już teraz fajnie zaczyna rosnąć. Te żabienice są właśnie od tego kolegi z Gliwic. Też akwarysta, ale nie nagrywa. No i tutaj pokażę Państwu żabienicę z boku. Już innego gatunku. Tu jeszcze korzenia Państwu tylko pokażę. Tak to z bliska wygląda. To akwarium, do tego akwarium jeszcze przyjdą rośliny, bo chcę uzyskać, żeby na górnej tafli było troszeczkę zarośnięte, bo skalary to lubią. W ten sposób jest ten korzeń zrobiony, może tak, o. On jeszcze tu mi u góry troszeczkę pyli, ale był wyczyszczony. Także w solance też był wymoczony. No i przechodzimy. A tutaj z boku akwarium Państwu pokazuje właśnie żabienicę, która była właśnie ze sklepu zoologicznego. Ale jak widzicie, od dołu ze żwiru wypuszcza młode listki. I tutaj też mi chorowała, ale od spodu też wypuszcza młode liście. No i wybija się już do góry. Troszeczkę jest maltretowana, ale dojdzie do siebie. A tak prezentuje się ten korzeń z daleka. Tu właśnie na górnej tafli chcę, żeby z tej strony i tutaj było przykryte roślinami. Dlatego, żeby skalary nie lubią, czy tam inne ryby, otwartej przestrzeni. To tak samo jakbyście stanęli sobie na słońcu i tak stali przez cały dzień i nie schowalibyście się gdzieś pod jakieś drzewko w chłód. No i tutaj teraz właśnie powiem troszeczkę, chodzi mi właśnie o Wiesława Smużyńskiego, bo tu oglądałem od niego filmik. Pokazał preparat do odmulania, bo wiadomo, że akwarium nie odmulimy żadnym odmulaczem, ponieważ jak jest akwarium dojrzałe, mamy dużo roślin, mamy korzenie, nie da się po prostu odmulić akwarium. Także co chodzi właśnie o preparat, to właśnie zakupię sobie i będę, oczywiście sprawdzę, jakie działanie ma właśnie ten preparat. Także akwarium na dzień dzisiejszy wygląda tak. Tak jak mówiłem, tu parę roślin stąd wziąłem. Tu jeszcze będą dodatki. Na pewno tu nic nie było grzebane. Jedynie tylko zmieniony korzeń i włożony ten, co Państwu pokazałem, jak go przyniosłem właśnie do domu. Także w następnym filmiku pokażę tarlaka, oczywiście, i jak zrobię następne 100-litrowe akwarium. Tu jeszcze podejdziemy z bliska, pokażę Wam jeszcze ryby. Także jeszcze raz tego korzenia pokazuję. Miałem go dać tak jak
powinien być, ale go dałem do góry nogami i rybki mają fajne kryjówki. Skalary bardzo lubią tam pływać. Tutaj zobaczcie, jak się wybarwia managapuru. Powiem tak, tutaj trzy managapuru ładnie mi rosną, a dwa managapuru rośnie bardzo powoli. Albo to są samiczki, no albo po prostu taki mają po prostu zmniejszony wzrost. No i tu korzeń. Także tak to wszystko u mnie wygląda. Pomalutku sobie robię. I później siedzę i podziwiam. No i Państwu oczywiście nagram, jak zrobię następne akwarium. Już fajnie sobie porobiłem parę rzeczy. Teraz jeszcze muszę parę rzeczy dokupić. I sobie zobaczycie, co ja to zmontuję w tej 100-litrowym akwarium. W tym 100-litrowym akwarium. O, tutaj pięknie wybarwiony. O, płynie akurat tutaj. No stań bokiem. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie. Ale jak widzicie, żagiel. Czubek żagla czarny. No i tu ładnie też się wybarwia. Ja to widzę, nie wiem, czy Państwo będą widzieli, ale jak się już wybarwią, a tu są właśnie Rionanaj. Dobra, już nie będę przynudzał. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Oczywiście do następnego filmiku. I polecam kanał Zaklinacza Skalarów. Zaklinacz Skalarów. Link będzie pod moim filmikiem. No i niedługo będzie konkurs. Pozdrawiam. Do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. Trzymajcie się. Cześć.